Państwo, jeszcze lato się nie skończyło. Witam Państwa, jest mi miło przywitać Państwa w Parku Radziwiłłowskim i w promieniach słońca. Będziemy mogli podziwiać sztukę współczesną i podziwiać pracę artystów, którzy przyjechali do nas z całej Polski. Bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie na tę naszą uroczystość. Ośmielam się użyć tego sformułowania, dlatego że jest czymś wyjątkowym. Moment otwarcia, jak wspomniał pan dyrektor, już 12. edycji tego zjawiskowego, kulturowego wydarzenia w Białej Podlaskiej. Jako mieszkańcy Białej Podlaskiej jesteśmy bardzo zbudowani dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się nasze przedsięwzięcie wśród artystów w przestrzeni całego kraju. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za przyjęcie naszego zaproszenia, za skierowanie swojej artystycznej aktywności w przestrzeń naszego założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów. Już w XVII wieku wielcy właściciele Białej Podlaskiej, założyciele tego założenia zamkowo-parkowego, Radziwiłłowie właśnie, stworzyli w tym miejscu uznawaną za drugą po Pałacu Ujazdowskim najbardziej reprezentatywną dla epoki rezydencję magnacką Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I jako ludzie bardzo możni gościli w przestrzeniach swojego pałacu i swoich cudownych ogrodów najlepszych artystów tamtych czasów. Tak właśnie postrzegamy Państwa dzisiejszą aktywność. Jeszcze raz wyrażam wdzięczność za Państwa tutaj przybycie. Chciałabym przypomnieć, że Park Sztuki jest zazwyczaj ogłaszany w formule konkursu. Rozpisujemy konkurs i czekamy na zgłoszenia projektów, którzy do nas nadsyłają w tym roku z całej Polski. W tym roku napłynęło do nas 18 projektów, z czego do realizacji komisja wybrała 14. Posiedzenie jury odbyło się 2 sierpnia w Bialskim Centrum Kultury w naszej ukochanej Galerii Podlaskiej. Park Sztuki, działania artystyczne Parku Radziwiłłowskim po raz kolejny czas zacząć. W tym roku dopisali artyści, a to dlatego, że udało Wam się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. No i właśnie wspólnymi siłami miasta, BCK-u, Galerii Podlaskiej, siłami zewnętrznymi, co udało się zrobić, co się w tym momencie rozpoczyna? W tej chwili rozpoczyna się 12. edycja Parku Sztuki. Mam niezwykłą przyjemność i zaszczyt być tutaj w tym miejscu razem z artystami, którzy przyjęli na nasze zaproszenie. W tym roku bierze udział w Parku Sztuki 14 artystów oraz 2 jurorów, którzy byli w komisji Parku Sztuki. Występują oni ze swoimi performansami gościnnie. Jest to pan Łukasz Głowacki oraz pan profesor Marian Stępak. Park Sztuki tegoroczny został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje 2021. Przyjechali do nas pani Katarzyna Adaszewska, Łódź, Wiesław Bednarz, Konopnica, Magdalena Chomiak, Toruń, Paweł Dobrowolski, Radom, Aleksandra Kucewicz-Wasilewska, Bydgoszcz, Linda Lemon oraz Dorota Kozłowska, Sopot, Gdańsk, Gabriela Leśniok, Kielce, Sławomir Matyjaszewski, Lublin, Andrzej Męczyński, Międzyrzec Podlaski, Marcin Ićkowski, Białystok, Mieczysław Skalimowski, Biała Podlaska, Weronika Wrzosek, Ceranów, Patrycja Zelek, Lusławice, Tomasz Zjawiony, Łódź. Park Sztuki polega na tym, że w parku wyrosły instalacje różnego rodzaju i wielkości, które zachęcają do rozmów, do
konfrontacji i do podpytywania artystów, o co im tak naprawdę chodziło. O co im tam chodzi? Tak, o co tak naprawdę im chodziło, bo sztuka współczesna nie polega tylko na płaskim malowaniu w pracowni, pędzlem, plamek, obrazów na kartkach, rysowanie. To nie jest tak, bo też artysta współczesny potrafi zadziałać w wielkiej przestrzeni, nie tylko miejskiej czy wiejskiej, ale również takiej jak tutaj, gdy mamy i architekturę, i mamy i przyrodę. Jak można też te dzieła, które tutaj są, można by też wpisać w przestrzeń tą historyczną, nawet nawiązać do tej historii, która tutaj kiedyś była i się rozgrywała. I takie instalacje też tutaj mamy. Na przykład instalacja Pawła Dobrowolskiego pod tytułem Trąbę. Trąbę jako herb Radziwiłłów. Mamy trzy duże trąby rozchodzące się w trzech kierunkach i każda trąba radziwiłłowska w wykonaniu artysty jest zbudowana z trzech fragmentów. Pierwsza część są to lustra, druga część to jest stłuczka ceramiczna czerwona oraz ziemia. I tak naprawdę to wszystko nawiązuje do nieba, czyli do Boga, do stłuczki ceramicznej czerwonej, że z gliną jesteśmy, będziemy i w ogóle, oraz ziemia czarna, że to nas czeka kiedyś. I tak to jest po prostu. W międzyczasie na otwarcie również performance z wykonaniem młodzieży. Wykonanie młodzieży, performance, tak jak wspominałam, tydzień temu odbyły się warsztaty, które prowadził znany performer polski, pan Łukasz Głowacki. Pod jego okiem powstały liczne performance i oto tutaj dwa mogliśmy tutaj w parku na wernisażu obejrzeć. Były to performance pod tytułem Bez tytułu 1 w wykonaniu Darii Wawrzyniak oraz Natalii Grabowskiej oraz performance pod tytułem Odrzucenie Weroniki Boguszewskiej oraz Natalii Zielińskiej i Emilii Parchomiuk.